Cześć kochani, dzisiaj krótko podpowiadam różnicę między wyrażeniem na zdjęciu, a na obrazku. Kiedy chcecie powiedzieć obrazek, to po angielsku powiecie picture. Przy czym to słowo może odnosić się zarówno do jakiegoś rysunku, jak i do zdjęcia. Kiedy natomiast chcecie powiedzieć zdjęcie, możecie po prostu powiedzieć photo lub photograph, czyli zdjęcie. Ale to słówko możemy używać tylko i wyłącznie do fotografii. Co ważne, kiedy chcecie powiedzieć, że coś jest na zdjęciu, to mówimy, kochani, in the photo, in the picture, czyli w obrazie, w rysunku lub w zdjęciu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy powiem there is a tree in the photo, na tym zdjęciu znajduje się drzewo, there is a flower in the photo, na przykład na tym zdjęciu znajduje się jakiś kwiatek, to ja mówię o tym, co znajduje się na zdjęciu. Ale kiedy położę kwiatka na powierzchni zdjęcia, to będzie on the photo, na zdjęciu. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam, Kate.